Pawełek jest to 2-letni chłopiec, który został porzucony przez swoją biologiczną mamę w szpitalu. Jego matka niestety nie dbała o swój stan zdrowia w ciąży, w związku z czym chłopiec już od urodzenia zmaga się z wieloma chorobami. Między innymi jest to FAS, ma niewykształtowane płuco, problemy z serduszkiem. Na szczęście na swojej drodze Pawełek spotkał cudownych rodziców, którzy zdecydowali się zostać jego rodziną adopcyjną i teraz dokładają wszelkich starań, aby w jak najlepszy sposób przyspieszyć jego rozwój, natomiast to potrzebują dosyć dużych środków finansowych, w związku z czym postanowiłyśmy zorganizować taki turniej charytatywny. W sobotę od godziny 8 rano zacznie się turniej i tam już będą rywalizowały ze sobą drużyny, natomiast my o godzinie 15 będziemy mieli takie otwarcie i też połączone z akcjami charytatywnymi, więc będzie można coś wylicytować, ale nawet gdyby ktoś nie miał ochoty brać udziału w licytacjach, to może pomóc wpłacając po prostu na zbiórka. Dużo osób jest zaangażowanych. Wczoraj też seniorzy na balu charytatywnym zbierali środki. Jestem z nich bardzo, bardzo dumna, bo 2600 zł uzbierali, więc już mamy małą cegiełkę, którą możemy dołożyć, a oczywiście będziemy robić wszystko, żeby tych pieniążków było więcej. Tutaj ciężko jest oszacować taką konkretną kwotę, ponieważ tak naprawdę nie wiemy, w którym kierunku pójdzie praca z Pawełkiem, tak żeby mógł on być w przyszłości jak najbardziej samodzielny. Na pewno teraz dużą część budżetu domowego pochłaniają wizyty u fizjoterapeutów, różnego rodzaju badania, specjalna dieta, której też Pawełek jest poddawany, no i takie rutynowe kontrole po prostu w przychodniach. Nie ma turnieju bez sportu i cieszę się, że tym razem aż 16 drużyn z całej Polski zdecydowało się przyjechać na naszą inicjatywę. Będą to drużyny z różnych części Polski, 8 drużyn damskich, 8 drużyn męskich. Mamy zaplanowane 2 dni rozgrywek, więc przed nami naprawdę dużo fajnych meczy. Jeśli ktoś z widzów lubi siatkówkę, to ja bardzo zapraszam, bo jest to siatkówka na takim, już można powiedzieć, nieco wyższym poziomie niż taki stricte amatorski, natomiast no wiadomo niższym niż ten profesjonalny, ale wśród nas jest wiele zawodników, którzy gdzieś tam kiedyś byli mocno związani ze środowiskiem siatkarskim. No w tym roku poszerzyłyśmy nieco instytucje, podmioty, które współpracują z nami. Całe wydarzenie odbywa się pod 4 głównymi patronatami. Mamy patronat prezydenta miasta Opola, patronat marszałka województwa opolskiego, patronat wójta gminy Dobrzeń Wielki i patronat wójta gminy Turawa. Zbiórka internetowa trwa tak naprawdę cały czas. Pawełek ma swój link na Się Pomaga, więc tam można znaleźć go po prostu wpisując w wyszukiwarkę Się Pomaga Pawełek Korczak. Przez te 2 dni będziemy kwestować, zbierać datki na to, ażeby to tych środków było jak najwięcej. No i głęboko wierzymy w to, że ta inicjatywa też poszerzy jakby grono odbiorców, że rozpropagujemy tą sytuację Pawełka i też chcemy tutaj mocno wspominać to, że jest to dziecko adoptowane i tutaj jakby naszym celem jest promowanie rodzicielstwa takiego adopcyjnego.